Witam wszystkich widzów kanału. Dzisiaj trochę inna tematyka, ale zauważyłem z Waszych komentarzy, że wiele jest zapytań właśnie o różnicę między agrotkaniną, agrowłókniną, taką powiedzmy na plantację, taką ściółkującą pod ogórki, truskawki. I chcę Wam też pokazać tą naszą agrowłókninę premium, ponieważ różni się znacząco od tamtych produktów, a nie każdy dostrzega te różnice, dlatego chciałem Wam przedstawić, czym się różni. Nie jest to film reklamowy, tu nie chodzi o to, żeby kupować tylko moje, tylko chcę Wam pokazać, czym się różnią te włókniny od siebie, jakie mają zastosowania, i do tego celu właśnie kupiłem kilka odcinków różnych agrotkanin, agrowłóknin, dwa rodzaje, plus ta nasza. Jeszcze możemy porównać potem do geowłókniny, którą również sprzedajemy. A dlatego wspominam o tej agrowłókninie, bo jest to produkt dość mało znany, niedoceniany, uważam, na naszym rynku. Wiele osób używa tych właśnie agrotkanin, czyli worków takich tych tkanych, ale zaraz pokażę Wam w szczegółach, czym to się różni i jakie ma zalety jeden towar od drugiego. Także taki szybki test, a wszystkie produkty, które mamy, to zawsze testujemy najpierw u siebie, zanim to sprzedajemy. Jak dzisiaj Wam będę nagrywał trochę z różnej perspektywy, czyli raz na przednim aparacie, raz na tylnym. Najpierw Wam zaprezentuję, czym się generalnie różni agrotkanina. To jest rodzaj agrotkaniny, ich mam tutaj kilka rodzajów. I tak jak widać, to jest tkane z takich pojedynczych sznurków. Czym się różni generalnie agrotkanina od agrowłókniny? Agrotkanina jest właśnie z takich paseczków. To jest polipropylen, poliester. Różne włókna stosują, różni producenci. Wygląda to mniej więcej tak, jak tutaj widać. Takie pojedyncze tasiemki splecione. Taki splot krzyżykowy. Jeśli chodzi o wykonanie, no to są różne cieńsze, szersze. Tutaj na przykład, jeśli chodzi już o te agrotkaniny, no to tu jest taka według mnie porządniejsza, bo jest z węższych jak gdyby tych tasiemek zrobiona. No i to widać, jak tutaj Wam porównam, macie na jednym ujęciu teraz trzy rodzaje. No i widać, że ta jest takiego grubego pleciona, w sensie grubego, szerokiego, bo to grubość jest ten podobna. Tutaj też widać, i tu nawet jak palcem przejeżdżam, to już się po prostu zadzierają te włókna. One są według mnie już mocno za szerokie i jest taka mało ścisła. Natomiast agrowłóknina, to nie akurat nie jest nasza, tylko też właśnie kupiona do próby. No widać, że ona jest wręcz przezroczysta. To jest taka 50-60 gramatura, żebyście mieli wyobrażenie. To tak wygląda, jeśli chodzi o agrowłókninę, ale ona jest jednolita, ona się tu nic nie szczępi, ona nie jest z kawałków splatana, tylko to po prostu w procesie produkcyjnym są te włókna, tak jak nazwa wskazuje, agrowłóknina. Włókna są po prostu mieszane, potem na gorąco prasowane i tak to mniej więcej wygląda. I ona jest jednolita, jak ją natniecie na przykład pod sadzonkę, to takie nacięcie zostanie, nie będzie się szczępiło. Natomiast agrotkanina jest tkana z takich właśnie sznurków, nitek, takich jak worki na ziemniaki kiedyś były, tylko że białe. Zaraz Wam jeszcze pokażę, bo z tego samego robią plandeki. To też jest trochę zastanawiające, że tutaj sprzedają produkt jako taki, który przepuszcza teoretycznie wodę. Zaraz to też sprawdzimy, po to mam węża naszykowanego, że zaraz będziemy robili też próbę przesiąkalności tego. Z jednej strony chcą to sprzedawać jako agrotkaninę, czyli taką typowo ogrodniczą, a z drugiej strony robią z tego plandeki. Tam zaraz Wam też pokażę, mam taki kawałek plandeki, akurat drewno mam przykryte plandeką i wygląda to tak samo, tyle że jest zaoczkowane na boku. Tutaj jest jeszcze inny rodzaj agrowłókniny, ta widać, że już nie prześwituje. To jest grubsza, to jest taka gramatura setka, natomiast podobnie robiona, po prostu włókna są mieszane, prasowane i na gorąco są zgrzewane, takie widzicie oczka, ale ona się właśnie, to jest ich wspólna cecha, że się nie szczępi przy cięciu. A tutaj macie jeszcze agrowłókninę, tą premium, którą my sprzedajemy, i tak dla porównania. To jest gramatura 50-60. No widać, o, pod światło Wam pokażę. Zobaczcie, jak to prześwituje. To jest agrowłóknina setka. No tutaj już jest dużo lepiej. Tych prześwitów jest dużo mniej. A to jest nasza, która ma 250-280 gram. No przez nią już nic nie prześwituje. Praktycznie nawet jak pod mocne słońce dam, to tych prześwitów jest bardzo mało, a tak jak mówię, na takim samym tle, na tle kamyczku daje, to już palców nie widać. I co jest jeszcze ciekawe, te agrowłókniny są jednakowe z jednej i z drugiej strony. One są obojętne, jak je ułożymy, to takie samo mają spełnić zadanie. Natomiast nasza, ta premium, jest jak gdyby dwustronna. Z tej strony widać takie tłoczenia. To nie jest na gorąco robione, tylko to jest taki właśnie splot włókien. Krzyżowy to się chyba nazywa. I widać, że ta powierzchnia jest taka matowa, porowata lekko, natomiast z drugiej strony jest taka połyskliwa, jak gdyby bardziej jednolita. I układa się to tak, że
tą strukturą chropowatą, matową do góry, a tą taką bardziej gładką, świecącą na dół. Jakie to ma znaczenie? Jeśli chodzi o przerastanie chwastów, to ma niewielkie znaczenie, natomiast ma znaczenie, jeśli chodzi o przepuszczalność wody, ponieważ to jest na zasadzie takich lejków, kanalików i w tą stronę lepiej przepuszcza wodę niż w tą drugą. Tutaj też widać dobrze, jeśli chodzi o połyskliwość tego. Zobaczcie, jakie te agrotkaniny są świecące, błyszczące. Już wybitnie ta jest błyszcząca, świecąca. Wygląd to jest raz, ale drugą taką rzeczą jest to, że jeśli macie jakąś małą pochyłość terenu i na przykład chcecie zastosować korę drzewną, która jest dość lekka, no to niestety z tego Wam się zesunie po pierwszym deszczu, już nie mówię o jakiejś burzy. Natomiast na naszej jest szansa, że się to utrzyma. Aczkolwiek też musi być ta warstwa kory taka, nie wiem, 5 cm, no bo jak damy po jednym płatku, no to niestety on się tam od wiatru nawet przesunie. I zaraz przechodzimy do następnych testów. O przepuszczanie wody mi głównie chodzi. A jeszcze Wam obiecałem, że wytłumaczę, po co są te paseczki. Te paseczki są po to, żeby, bo tak inna nazwa tej agrotkaniny to jest mata szkółkarska. I tak naprawdę mata szkółkarska jest wykorzystywana w szkółkach leśnych i do tego tak naprawdę ta mata została stworzona. To potem jakoś przez takie, nie wiem, zapotrzebowanie rynku, jak gdyby przeszło to do ogrodnictwa, gdzie nie powinno być to według mnie wykorzystywane. I stąd się wzięły też te linie, że po prostu, żeby było łatwiej sadzić małe drzewka. Zawsze na studiach się z tego śmialiśmy właśnie, czy las się sadzi, czy sieje. Po to są te linie, żeby właśnie równo te sadzonki nasadzić i one też przetrwały te linie w, właśnie w tym ogrodnictwie. Jedni chcą z tymi liniami, drudzy bez tych linii. Ja tego w ogóle nie sprzedaję, tylko Wam opowiadam, jak to wygląda w rzeczywistości. Dla mnie to jest trochę zabawne, ponieważ to nawet nam mówi o tym, do czego to było przewidziane. I tutaj będzie następny punkt, jeśli chodzi o przenikanie wody. Jak powiedzmy macie hektar lasu, to nikt się nie przejmuje tym, że czy tutaj równo ta woda przesiąknie. Po prostu są, na każdym krzyżyku jest sadzonka, powiedzmy, posadzona, czy tam co 5 krzyżyków i tak dalej. I ta woda nie ma wyjścia. Jak stoi tutaj kałuża, to ona i tak spłynie w to miejsce i tą sadzonkę nam nawodni. I dlatego to było tak wymyślone. Zauważcie, że na przykład w szkółkach ogrodniczych teraz wykorzystują tych właśnie mat szkółkarskich, czy agrotkanin, zwał jak zwał, do właśnie tego, że kładą sobie je na ścieżki i na tym układają donice, ale no nikt, kto się zna na ogrodnictwie, to nie będzie robił tak, żeby to nacinać, bo już po nacięciu to się szczępi, to jest w ogóle już bez sensu, i w to wsadzać sadzonkę i zostawiać to jak gdyby na dłużej, żeby to funkcjonowało, nie wiem, 5 czy 10 lat w ogrodzie. Druga rzecz, jeśli już faktycznie by ktoś się uparł, to tutaj się powinno na gorąco wygrzać kółko, tak się to robi w szkółkach leśnych, że po prostu rozgrzane kółko kładzie się na tym, wtedy te sznureczki się zatapiają i mamy kółeczko ładne wycięte i nie szczępi się to dalej. No ale to mówię, taka jest geneza w ogóle tych agrotkanin, że właśnie do tego one powstały, że w szkółkach leśnych one się miały sprawdzić, nikt nie patrzył na wygląd, nikt nie patrzył na kolor, nikt nie patrzył na to, jaki ma kolor te linie, że to wygląda nieestetycznie, że się błyszczy, no nikt na to nie zwraca uwagi. I następna rzecz, jeśli tu się jakaś przez takie właśnie łączenia, jeśli trawka jakaś tam przerosła, to też to nikomu nie przeszkadzało. To nie było tak, że to ma być na 100% chwasto, na antychwastową robić barierę, tylko to miało w jakiś sposób zabezpieczyć młode drzewka, żeby trawa ich jak gdyby nie zagłuszyła. I teraz przygotuję próbę i sprawdzimy, jak to jest z tą przepuszczalnością wody. Jeśli chodzi o jakieś podlewanie, deszcz, coś takiego na różnych próbkach. Przygotowałem sobie wszystkie próbki, już są mokre, ponieważ z pierwszego je zwilżyłem i zaraz Wam powiem tutaj o ciekawych obserwacjach i też wytłumaczę, dlaczego tak się dzieje, bo ta na przykład, zaraz Wam powiem, który to jest rodzaj, no nie jest skazana, że od razu jest zła, tylko to wynika z cyklu produkcyjnego i jest to zabezpieczoną jakby warstwą taką hydrofobową, podejrzewam, zaraz się okaże, bo właśnie jak tutaj poruszam, to ona powinna zacząć puszczać wodę. To jest akurat ta agrowłóknina o najmniejszej gramaturze, czyli 60, która powinna, 50-60 gramatura, która powinna bardzo dobrze przepuszczać wodę, ale to, że tutaj stoi ta woda na tym, a nie wchłania się, podejrzewam, że wynika z tego, że ona została zaimpregnowana, żeby po prostu nie wilgła na magazynie. Niektórzy producenci tak robią, nie jest to jakaś wada. Nasza włóknina też ma to zabezpieczenie, dlatego nieraz piszę. To też zależy, nie wiem, od partii, materiału i tak dalej, bo nieraz jest tak, że właśnie wody nie wchłania, a po pierwszym, drugim deszczu zaczyna wchłaniać. Dlatego też mówię zawsze jak jest, ale już Wam tutaj powiem po kolei. Zresztą pokażę Wam od razu, na czym ten test będzie polegał. Mamy pierwszą z agrotkanin. Aha, jeszcze nie powiedziałem. Te agrotkaniny wszystkie mają tak 70, 90, 100 mniej więcej gramatury. Czyli jak sobie porównacie, to jest tam 70, 90, 100 i tak dalej. Ta nasza, ta premium,
ma 250-280 gram, to zależy akurat od dostawy. Ta była setka gramatura agrowłóknina i ta była 50-60 gram, bo to w tych gramaturach sprzedają. I teraz zobaczcie, co się dzieje podczas ulewnego deszczu. Mamy agrotkaninę. Zobaczcie, cała woda zostaje. I tak jak mówiłem, z tego samego materiału jest produkowana plandeka, tylko że jest zaoczkowana. Dlatego jak to może dobrze przepuszczać wodę? I o ile, jeśli tutaj byśmy mieli, powiedzmy, na środku sadzonkę drzewka, byśmy mieli tutaj nacięte, to ta woda by nie miała wyjścia, tylko by tutaj przeleciała. Natomiast inaczej ona będzie tutaj stała. Nie mówię, że nic nie przeleci, ponieważ no to jest tkane, czyli tu są jakieś mikrootworki pomiędzy tym, no ale zobaczcie, no ta woda stoi jak w jeziorze. To jest ta z takich większych sznurków tkana. Teraz mamy drugą. Ta się zachowuje już dużo lepiej. To jest taka ta tkana z takich drobniejszych sznureczków i ta widać, że część tej wody przynajmniej przepuszcza na bieżąco. Tak jak tam się robiło jezioro od razu, to ta widać, że ma ochotę puszczać. Patrzcie, na tej pierwszej agrotkaninie woda jak stała, tak stoi. Na tej drugiej jest dużo lepiej, ponieważ po nalaniu wody ona chwilę stoi, ale za chwilę znika. I zobaczcie, jak się różni jedna agrotkanina od drugiej. I dlatego jeden sąsiad sobie kupił, powiedzmy, jest zadowolony, a drugi będzie narzekał, bo mu wszystkie tuje uschły. No i taka jest właśnie różnica. Widzicie, jak tutaj znika, a tutaj dalej stoi kałuża. I to jest właśnie to ryzyko, że możecie różnie trafić. Tutaj kolejny rodzaj, to jest znowu z tych wąskich pasków tkana. Jeśli już ktoś chce agrotkaninę, to ja bym polecał właśnie z tych wąskich paseczków, a nie z tych właśnie szerokich. Tu macie następną szerokich, czyli ta i ta pierwsza, to jest z szerokich pasków. I ona trzyma wodę po prostu jak typowa plandeka. A ta, przez to, że ma węższe te paseczki, przez to ma też więcej porów, no i ta woda jako tako ucieka. No ale zobaczcie, na przykład ta zielona, dużo lepiej. To nie jest kwestia koloru, akurat tutaj mam taką. Dlatego mówię o niej zielona, bo tak wygląda, ale to nie chodzi, nawet nie znam, mówię, producentów. Kupowałem tylko i wyłącznie po to te kawałki, żeby wypróbować. Tutaj natomiast macie tą agrowłókninę 50-60 gram, czyli tak jak pod truskawki, pod ogórki. I tak jak wam mówiłem, tutaj dookoła, patrzcie, kropelkuje nadal, gdzie jej tam nie dotknąłem, nie jest jeszcze nasiąknięta. Natomiast tutaj, gdzie była już, pogładziłem ją dosłownie ręką, żeby ten... ta warstwa hydrofobowa zniknęła, to przepuszcza wodę na bieżąco. Zobaczcie, nic się nie dzieje, że to jest ta. Z tym, że to jest gramatura 60. Jeśli taką sobie dacie do ogrodu koło tui, to liczy się z tym, że ona rok podziała i potem jak gdyby zniknie, się rozłoży, co jest też nieraz dobre. Na przykład takie włókniny sprzedawałem też pod borówkę amerykańską, gdzie facet ma plantację w hektarach i chciał właśnie po to kupić, żeby tylko przez pierwszy, drugi rok ewentualnie mu jak gdyby zniwelowało te trawy, chwasty, żeby nie zagłuszyło małych roślinek, natomiast potem mówi, że jemu jest nawet na rękę, on tego nie zbiera, tylko ona się powoli rozłoży, rozwieje i ma z głowy jak gdyby całą utylizację tego, no nie jest zbyt ekologiczny, no ale tak jest, a potem już są rośliny na tyle wysokie, że trawa im nie przeszkadza. Tutaj jest agrowłóknina setka gramatura, czyli tak zwana, powiedzmy, premium, no bo to jest, powiedzmy, 50-60 gram, to jest podstawowa. Tutaj mamy tą setkę, która już jest taką włókniną premium. Ona też tutaj widać, trochę kropelkuje. A tutaj macie naszą agrowłókninę 250-280 gram, w zależności od dostawy. I zobaczcie, przez to, że ona ma tą strukturę dwustronną, tych lejeczków, zobaczcie, jak ona ładnie przepuszcza wodę. W zasadzie nie ma żadnego jeziorka i to mówię, leje z węża pełnym strumieniem. Macie porównanie do tamtej, na której cały czas kałuża leży, na tej, na której w miarę przesiąka. No i na tej, mimo tej gramatury, że ta nasza ma gramaturę 3 razy większą od tamtych agrotkanin. Zobaczcie, jak przepuszcza wodę ładnie. I tutaj jest szansa, że jeśli coś na niej posadzicie, nawet na lekkiej pochyłości na skarpie, to jest szansa, że te roślinki się utrzymają, ponieważ dostaną po prostu wodę. Ta woda po prostu przepłynie jednolicie na cały grunt, a nie punktowo w miejscu, gdzie zrobicie nacięcie. No i to tyle chyba o wodzie. Tutaj myślę, że temat jest wyczerpany. Tutaj w zasadzie nasza, mimo tej gramatury, przepuszcza na bieżąco. Ta setka jak najbardziej też. Tutaj 50-60 w tym miejscu, gdzie już jest ta warstwa hydrofobowa, magazynowa, powiedzmy, zmyta też. Worek nasz dalej nie puszcza. Drugi worek dalej nie puszcza, chociaż to jest ten jeszcze co w miarę. Najlepiej wypada ta, ale to mówię, to nie zależy od koloru, tylko to tak się po prostu trafiło od producenta, że akurat ta działa, a tamta nie. Możecie trafić całkiem inaczej, że czarna będzie działała. No nie wiem, co wam jeszcze mam przetestować. Jeśli chodzi o długowieczność, no to też się różnią jeszcze stabilizatorem UV tak zwanym, czyli do samego materiału, do poliestru czy polipropylenu, z czego jest zrobiona, jest dodawany po prostu stabilizator UV i w zależności ile procent jest tego stabilizatora, to ona jest tak odporna na słońce. Producent naszej obiecuje, że to jest 10 lat
żywotności tej włókniny na pełnym słońcu. Jeśli ją zakorujemy czy przysypiemy żwirkiem, będzie to dłużej. Natomiast z tymi agrotkaninami spotkałem się z takimi, no, często przyjeżdżają nas klienci, po prostu już wymieniają, mają na przykład agrotkaninę jedną, drugą, trzecią i zmieniają na agrowłókninę, ponieważ albo im coś usycha, albo się też spotkałem z takimi informacjami, że pierwsza na przykład mu wytrzymała 6 lat, a drugą po 3 miesiącach musiał zlikwidować, bo już sznurki fruwały i się wszystko rozlatywało. Nie wiem, co Wam jeszcze pokazać. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Na tych włókninach naprawdę już zjadłem zęby. No, chyba tak się mówi. Trochę tym już handlowałem i to mówię i cieńszymi, i grubszymi. I w tej chwili trzymamy się akurat tylko tego jednego rodzaju premium. Aha, jeszcze co do szerokości. Dużo osób jest takich, że jak ma skarpę, nie wiem, 6x6, to chce kupić tak zwaną plandekę, czyli może sobie wybrać coś z tamtych. Tamte są produkowane 2 metry, 3 metry szerokości. Natomiast tak naprawdę agrowłókniny typowo do ogrodnictwa to jest jakieś 1,60 m, 1,40 m, 1,50 m, coś w tych granicach. Nasza jest akurat w dwóch wymiarach, 1,20 m szeroka, 1,30 m. Niestety tutaj nie ma szerszych, nie przewiduje producent. Tylko te dwa wymiary. Można to łączyć oczywiście na zakładkę. Wiem, że te zakładki przy dużych powierzchniach są problematyczne, ale oni to bardziej przewidzieli na jakieś rabaty właśnie przy płotach, jakieś takie odchwaszczenia, powiedzmy, żeby to wszystko nie zarastało. Zrobię jeszcze kolejny odcinek, gdzie będę u siebie też robił na przy płocie takie powiedzmy szpaler drzewek ma być i pokażę Wam w praktyce, jak to można zrobić, żeby tego nie podwiewało, nie zwiewało, żeby to było w miarę trwałe i stabilne. A tutaj by się jeszcze wydawało komuś, że może off-topic, bo pokazuje off-topic, bo pokazuje plandekę. Ale zobaczcie, ta plandeka tutaj trzyma wodę. I z tego samego jest zrobiona, co właśnie te Wasze agrotkaniny. No dlatego mówię, jeśli produkują z tego samego plandeki, zresztą zobaczcie, jak one się rozłażą, tutaj dokładnie widać te sznurki. Jeśli z tego samego produkują plandeki, co maty ściółkujące, no to no proszę Was, czego się spodziewacie? A jeszcze a propos właśnie grubości tego i wytrzymałości, to też jest jakaś gramatura 70, no to tak wygląda, że tutaj palec sobie po prostu wkładam bez jakiegoś wielkiego nacisku i to się po prostu rozłożą te sznurki. No i tak wygląda. No i jak już jest taka dziurka, to już się prosi o to, żeby trawa przez to przerastała. Także musi być jak gdyby struktura jak najbardziej jednolita. Teraz tak sobie pomyślałem, a propos tego przebijania tej plandeki palcem, no to zrobię jeszcze taką próbę mało profesjonalną, przyznaję, no ale żeby Wam pokazać mniej więcej, jak to jest mocne. Nawet nie wiem, jak wyjdzie, wezmę po prostu śrubokręt krzyżowy, taki nie zaostrzony na szpic, no i zobaczymy, jak to będzie przechodziło przez różne rodzaje tych włókin. Po prostu na żywo będę brał, mam jeszcze taki kijek bambusowy, akurat tutaj znalazłem, to mogę też nim próbować przebijać, zobaczymy, jak to będzie przechodziło. Gdzieś śrubokręt sobie wbiłem, o, mam już. Zaczniemy od agrotkanin. Żeby nie było, że biorę jakieś inne, to te, które przed chwilą miały próbę wody. Nie wiem, jak to przedstawić. Nie wiem, tak może będę o tyle, co jestem w stanie jednym palcem nacisnąć. O, tak zrobimy do wszystkich podobnie. Co się wydarzyło? Ono wydarzyło się, to może będzie z drugiej strony lepiej widać, że no tutaj wywaliło kawałek tej włókniny. Zobaczymy w innym miejscu patyczkiem. Tutaj nie jestem w stanie jednym palcem, ale mniej więcej tak to się zachowuje, że te sznurki przełażą na drugą stronę i są po prostu przebijane. I tak samo się zachowuje roślinka chcąca się wydostać do słońca, czyli tutaj kręci się, kręci i tak właśnie robi, że te źdźbła trawy się wcześniej czy później przebijają. To była ta pierwsza, to była z tych szerokich tasiemek robiona. Druga to jest ta czarna, z tych wąskich tasiemek. Zobaczymy próbę śrubokręta. Jeden palec. O, no przeszło lekko. Dość. Z tym, że nie wywaliło tutaj takich sznurków. Po prostu na zasadzie rozwierania tego tkania to przeszło, bo to nie tak, że coś pękło, tylko o, jak się tutaj zatrzymało na jednej nitce, to zobaczcie, wyszło z tą jedną nitką. O, tutaj będzie widać. O. Także to jak się trafi. No właśnie przez to, że nie ma jednolitej struktury, no to też będzie tak się działo. Jeszcze mam dwa rodzaje tej agrotkaniny. Tutaj też ta z szerokich sznurków, która słabo przepuszczała wodę. No przebija się raczej bez problemu. I to też nie przebiło sznurka, tylko się po prostu te sznurki rozjechały. No to jest przez to, że zobaczcie, no jak się nawet to utnie, zobaczcie, jak to się szczępi. Ja sobie nie wyobrażam, żeby coś takiego położyć
i żeby po prostu widzieć takie piękne, falujące na wietrze szczępy. To teraz mamy jeszcze tą, która najlepiej przepuszczała wodę, czyli tą zieloną. I ona teoretycznie ma największe te otwory, skoro najlepiej przepuszcza wodę. Ale znowu, zobaczcie, zatrzymało się na włókienkach i same włókna są bardzo mocne. Ja nie mówię, że nie. Jeśli bym to miał właśnie wykorzystać gdzieś do szkółki leśnej, to jak najbardziej bym takiego czegoś użył. Ups. Ale no nie do ogrodnictwa takiego przydomowego. No, tak jak mówię, wywala po prostu pojedyncze nitki i przez to, że wywala te nitki, to robi się dziura. Przechodzimy do agrowłóknin, czyli tych bardziej jednolitych. 50-60. No tu bym się cudów nie spodziewał, bo tak jak widzieliście, ona jest wręcz przezroczysta. No tak, no tutaj nawet mogę to, nie wiem jak wam pokazać, ale no powiedzmy, że najmniejszym paluszkiem. No, mówię, to bo trzeba, jest takie na przykład przy geowłókninach, jak sprzedajemy, to jest próba przebicia stożkiem i to właśnie na tym polega, że jest włóknina wtedy płasko rozłożona, napięta i stożek spada z pewnej wysokości na to i po prostu przebija i wtedy mówią, jak ciężki stożek tam z jakiej wysokości spadający przebija tą włókninę. A to jest przy geowłókninach drogowych, tam gdzie jest potrzebna wytrzymałość. Przy agrowłókninach właśnie nie ma takich standardów i nie ma czegoś takiego, żeby to faktycznie porównać. Tutaj jest ta agrowłóknina o gramaturze około 100 gram na metr kwadratowy, też jeden palec. No i tutaj już jest, powiem wam, że znacznie ciężej. Już małym paluszkiem bym już tego nie przebił. No nie przebiję. O! Ale już ledwie, że. Także powiem wam, że faktycznie czuć, że ona jest dwa razy grubsza od tej 50-60. Jakbym miał robić przy domu jakieś takie właśnie ogrodnicze rzeczy na zasadzie, że coś bym miał na niej sadzić, czyli poletko truskawek, ogórki, truskawki bardziej, bo kilka lat ogórki, no to jednoroczne, nawet ta 50 by wystarczyła, to taką setkę jak najbardziej bym zastosował, bo według mnie wygląda estetycznie, nie szczępi się, nic się tutaj nie tarmosi i wygląda ok. No i na koniec nasza agrowłóknina. Mam nadzieję, że wypadnie dobrze, bo nie testowałem tego wcześniej. Zobaczcie, że nie ma żadnych dziur, bo ja jeszcze nie sprawdzałem. No, ale mam nadzieję, że w tym teście, który wymyśliłem, nie wyjdzie gorzej. No nie, palcem się nie da. Może spróbuję po prostu się przyłożyć i całą ręką. No, przebija się też. Ale to mówię, muszę już porządnie złapać śrubokręt i faktycznie wtedy da się ją przebić. Ja jeszcze można sprawdzić na darcie. Podejrzewam, że jej nie jestem w stanie tak przedrzeć. Ale to mówię, wszystko możecie nie wierzyć, możecie sobie sprawdzić. To jest ta setka. No i ona też na darcie jest mocna. Ciężko ją przedrzeć. Natomiast przy 60. No nie, no to jest w ogóle taki jednorazowy fartuch pielęgniarski mniej więcej. Tych nie będę nawet próbował rozdzielać, no bo one są bardzo mocne. Ja nie mówię, że nie. Do tego celu jak najbardziej. Tak, tylko że czy nam jest potrzebna przy tym wytrzymałość? Nie, no jest potrzebna odporność na przerastanie chwastów. Tak więc tym testem, może trochę długim, może trochę nudnym, mam nadzieję, że komuś pokażę różnicę między... Że pokażę wam różnicę między tymi produktami, bo nie chodzi o to, że jeden produkt jest lepszy od drugiego, że tylko jeden należy do wszystkiego stosować. Nie, chcę wam tylko pokazać, czym one się różnią, żebyście wiedzieli, na co zwracać uwagę, jak to wygląda. Po to kupiłem różne, różniste próbki, żeby właśnie wam pokazać, jak to wygląda w praktyce. A więc, o, tutaj mam właśnie tą plandekę kupioną, bo tam jeszcze potrzebuję drewno przykryć. Zobaczcie, 3x4 metry, a nie ma nawet gramatury podanej. No to właśnie to jest to, że brak standardów jakichkolwiek, żeby ktoś podał gramaturę, już nie mówię wytrzymałość, ale powinna być gramatura podana. A to jest dla odmiany nasza geowłóknina, którą też szeroko reklamujemy. To jest ten sam producent co naszej agrowłókniny, tylko ma inny splot. Ona, widzicie, jest taka luźniejsza, ona się rozciąga, bo ona ma być pod klincem czy pod kamieniem, ma się lekko rozciągnąć, a nie być taka sztywna, żeby się przebijała. Ale też ma strukturę właśnie tych lejków, też się nie szczępi. I ją, jak najbardziej na przykład pod plantację, bym uznał, że będzie dobra, natomiast trzeba się z tym liczyć, że ona będzie mocna, wytrzymała, też odporna na, ta czarna jest odporna na UV jak najbardziej, natomiast tutaj przez te, tutaj ciekawego modwinę wam pokażę pod słońce, widzicie, tutaj są już dużo większe te pory
I przez te pory podejrzewam, że roślinki by już przerastały. No akurat trawa, inne chwasty mają to do siebie, że znajdą jakąkolwiek szparę i się od razu przez nią przedzierają. Tak więc nawet wyrwa w betonie, pęknięcie w betonie, w asfalcie zauważcie, jaką ta trawa ma chęć do życia i siłę przerastania. Na tym chyba kończę. Stronę znacie. Sprzedajemy i geowłókninę, i agrowłókninę, ale w najbliższym czasie podejrzewam, że będziemy stawiać coraz bardziej na agrowłókninę. Coraz więcej klientów się o nią pyta. Coraz więcej właśnie przechodzi z tych worków foliowych, jak my to nazywamy, worków na ziemniaki, przechodzi na te właśnie jednolite włókniny. Tak więc myślę, że to przyszłość, jeśli chodzi o ogrodnictwo. Wymiary 1,20 m, 1,30 m. Jezu, jeszcze całkiem Wam zapomniałem powiedzieć o zatrzymywaniu parowania. To też jest bardzo ważne. Tam, gdzie sadzicie właśnie w gruncie, nie tak jak ja mam we wiaderkach, to wszystko jedno w donicach, a gdzie sadzicie w gruncie, to bardzo ważne jest to, że takie włókniny, jedna, druga czy trzecia, chociaż przez zagrodkę inna, jak widzicie, to woda się nie przedostaje, to ciężko, żeby coś parowało, skoro tam jest sucho. Ale ważne jest to, że ona zabezpiecza też przed tym nadmiernym parowaniem, czyli jeśli już przesiąknie tam woda, to ta woda zostaje zachowana w gruncie. I dlatego, jeśli się da włókninę, no to się wyściółkuje właśnie z rębkami albo korą, to bardzo dobrze, to naprawdę bardzo dobrze tu utrzymuje wilgoć w gruncie. Dlatego jak coś raz robicie i wtedy robicie to porządnie, to macie szansę na to, że wasze roślinki, czy to tuje, czy żywopłoty, czy jakieś tam inne ozdobne, czy nawet właśnie drzewka owocowe, przetrwają suszę, ponieważ tutaj pod spodem jest cały czas mokra, wilgotna ziemia, a dodatkowo jak to jest przysypane jeszcze właśnie jakąś korą, przyściółkowane, to bardzo ładnie trzyma wilgoć. Zresztą najlepszym dowodem, jak to trzyma wilgoć, zobaczcie tutaj, na naszej agrowłókninie. No, wyostrzysz. Popatrzcie, nie wyostrzę. No wreszcie, zobaczcie, ta nasza agrowłóknina premium, przez to, że jest takiej grubości, to trzyma wilgoć do tego stopnia, że na niej, tutaj jest jakiś rok czasu, po prostu zaczyna rosnąć mech. Ona po prostu trzyma wilgoć w taki dobry sposób, że sama w sobie akumuluje też tą wilgoć. Natomiast to nie patrzy na chwasty. Chwasty nie wyrosły przez włókninę, one wyrosły obok włókniny przy wiaderku. Także spokojnie, jestem tego pewien, tego produktu. Natomiast jest też tak, że z biegiem czasu, na przykład po 3-4 latach, tutaj na pewno jakieś siewki się po prostu wysieją i zaczną rosnąć chwasty czy trawa po prostu na niej, ale nie przerastając przez nią, tylko na niej. I powiem Wam, że takie chwasty, które rosną na wierzchu, jest bardzo łatwo usunąć. Po prostu one nie mają takiego systemu korzeniowego, tylko rosną sobie w takiej korze, ściółce na włókninie i łatwo je wyrwać. Ale tak się też zdarza, także to nie jest jakaś wada, że po kilku latach coś wyrośnie na włókninie, bo tak jak widać na brzegu, tutaj była włóknina, tu nie, to ta trawa ma bardzo dużą chęć do tego, żeby jednak się przedostać do słońca. I tak jak tutaj widzicie, nie ma nic, tak już tutaj, gdzie się włóknina kończy i są kamienie, to już atakuje. No i tyle, mam nadzieję, że coś Wam pomogłem w wyborze, doborze, z jakąś wiedzą się zapoznaliście. Ja już ją miałem od dłuższego czasu, ale zawsze nie mogłem się zebrać, żeby to wreszcie nagrać. Także zmobilizowałem się i pokazałem mniej więcej różnicę. Mówię, weźcie pod uwagę też to przesiąkanie wody, to jest bardzo ważne. Jeśli chcecie zrobić po prostu ugór, żeby mieć święty spokój z chwastami, to jak najbardziej te maty szkółkarskie się nadadzą. Natomiast jeśli chcecie coś obok tego albo na tym sadzić, no to niestety musicie, musicie doprowadzić wodę. Pewnie, że jakimś rozwiązaniem jest też doprowadzenie wody pod każdą roślinkę, no ale to już jest, powiedzmy, że ogrodnictwo przemysłowe bym to tak nazwał, albo takie, gdzie się właśnie w miastach stosuje nawadnianie i wtedy zaoszczędzi się na ogrodnikach, nie muszą tego plewić, a za to nawadnianie jest podprowadzone do każdego krzaczka. Trzymajcie się, strzałeczka i zapraszam na kolejne odcinki.